Dzień dobry, witam Państwa w następnej części poradnika Autodesk Fusion 365 minut. Ja się nazywam Łukasz Gierek, jestem na co dzień ambasadorem marki Banach 3D, a dzisiaj mamy na tapecie następną część sekcji Create, która się nazywa elipsą. Więc wybieram sobie elipsę i zaczynam ją rysować. Muszę podać punkt środkowy, w którym będzie ona rysowana. Następnie muszę podać długość tej naszej elipsy. Mogę wprowadzić ją z poziomu swojego komputera lub też mogę po prostu nacisnąć w pewnym momencie lewy przycisk myszki. Tak też uczyniłem. Teraz w elipsie pozostaje mi nic innego jak podanie jej długości. Niech to będzie 20 mm. Pierwsza z elips jest narysowana. Oczywiście w momencie, kiedy będę miał tutaj... coś mi się tutaj nie narysowało. W momencie, kiedy będę rysował elipsę i będę chciał się w jakiś sposób do pewnych elementów tutaj dokleić, ja sobie narysuję takie dwie linie, które tutaj Państwo widzą. Wybiorę sobie teraz Create i wybiorę sobie elips. I mam tutaj elipsę, która będzie na przykład tutaj miała punkt środkowy. Jej długość będzie taka, a wysokość będzie dotykała tej mojej krawędzi linii, która jest u góry. I teraz też elipsa jest, można powiedzieć, że elipsą styczną, bo w taki sposób ją tutaj chciałem narysować. Możemy jeszcze w przypadku elipsy mówić o tym, żeby ją obrócić pod określonym kątem. Proszę spojrzeć, ja sobie wybiorę teraz Create Ellipse. Przepraszam, muszę nacisnąć, bo miałem pan włączony, więc naciskam na Escape. Create Ellipse. Klikam sobie punkt. I teraz, gdybym teraz w tej chwili przyjrzał się tej linii, to dodatkowo jeszcze po prawej stronie mam słowo deg. 21,8 deg. Deg od angielskiego degree, czyli stopni. Klawiszem Tab z klawiatury przestawiam się tutaj i podaję wartość, która jest dla mnie interesująca. Natomiast tutaj podaję długość tego odcinka. Załóżmy, że to jest elipsa pod kątem 30 stopni, która ma 56 mm długości. Po kliknięciu ta długość odcinka już jest zastosowana. Wystarczy teraz podać tą szerokość tej elipsy. Dajmy na to, niech to będzie 28 mm. I teraz mamy elipsę 28 na 56, która jest pod kątem 30 stopni lokowana.